Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj jest odcinek totalnie nietypowy. Pierwszy raz zabieram Was na turniej szachowy na Filipinach w Dumaguete. A dlaczego turniej szachowy? Ano dlatego, że jednym z zawodników jest nasz rodak Polak, Robert Politowski, który gra dzisiaj na zawodach. Odwiedzimy go, zrobimy z nim mały wywiad i pokażę Wam w ogóle, opowiem Wam o tym turnieju szachowym i o szachach na Filipinach trochę więcej. Zaczynamy odcinek. Ale pierwsze, słuchajcie, najważniejsze. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć więcej na ten temat, chcecie wiedzieć, ile kosztuje, jak wygląda, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapkę w górę, będziecie powiadomiani o nowych filmikach. Dziękuję. Słuchajcie, w ramach pierwszego wyjaśnienia, o co chodzi. Z Robertem znamy się już chyba od prawie 2015 albo 16 roku, teraz już dokładnie nie pamiętam, ale Robert systematycznie przylatuje na Filipiny. Bardzo często odwiedza wyspę Sikihor, Dumaguete, gdzie akurat ja mieszkam, no i dlatego się znamy, lubimy się, jesteśmy po prostu przyjaciółmi. Dlatego jak Robert mi powiedział, że słuchaj, jest turniej szachowy w Dumaguete, na który jadę i zresztą to nie jest jedyny turniej, na którym on będzie w tym roku, tutaj na Filipinach, powiedziałem, no dobra, no to muszę przyjechać, muszę nagrać odcinek, bo jest to temat po prostu moim zdaniem interesujący dla Was. Ale oczywiście Robert później wyjaśni troszkę więcej na ten temat. Dodatkowo, słuchajcie, na tym turnieju szachowym akurat dzisiaj gra kilku obcokrajowców. Z tego co kojarzę, to jest tutaj Norweg, Koreańczyk, no i oczywiście nasza gwiazda, Polak Robert. Robert teraz gra chyba piątą partię. Z tego co wiem, to 4 już wygrał, 1 przegrał, jeżeli się nie mylę. Nie chcę na razie im przeszkadzać, więc tylko i wyłącznie zobaczcie sobie urywki z tego, jak to wygląda. Ale po tej partii zrobimy krótki wywiad z Robertem, gdzie on Wam opowie więcej na ten temat. Hello, sir. Yes. Hey, sir. Yeah. Dobra, słuchajcie, udało się. Wreszcie dorwałem Roberta po bardzo interesującej grze. Naprawdę wygrał kolejną. To już jest ile teraz wygranych? 4 wygrane, no jedna niestety przegrana tutaj z najlepszym zawodnikiem. No, dojdziemy do tego najlepszego zawodnika za chwilę. Ale słuchajcie, dorwałem Roberta. Robert, powiedz coś więcej o sobie, bo pewnie widzowie są zainteresowani tym, kim jesteś, skąd pochodzisz. Witajcie, nazywam się Robert Politowski, pochodzę z Torunia. W Toruniu grywam w szachy w klubie obecnie Browar Wąsosz Gambit Toruń, taką nosi nazwę. Gramy, organizujemy turnieje, prowadzimy szkółkę Gambit Toruń dla dzieci i młodzieży. Także rozwijamy tą królewską grę. Słuchajcie, link do tego klubu, czy też strony internetowej, jeżeli macie, będzie na pewno w opisie tego filmiku. Jeżeli ktoś chciałby po prostu, byłby z Torunia i był zainteresowany grą w szachy, no to jak najbardziej. Ale słuchajcie, przejdźmy do tego, bo tak jak już wspomniałem Wam wcześniej, Robert już jest 6. raz na Filipinach. 6. raz. My się znamy od 2015, 16? Jakoś 16. Tak? Chyba 16, dokładnie. Tak. Dobra, Robert, kolejne pytanie. Dlaczego Filipiny? No dlaczego? To jest pytanie z grubego kalibru. Dlaczego Filipiny? No padło na Filipiny, no ale tutaj słuchajcie, klimat, ludzie są tak fantastyczni, przyjaźnie nastawieni. Ja nie wiem, czy oni znają słowo stres, chyba w ich słowniku tego nie ma. Wiecznie uśmiechnięci, pomocni. Zupełnie inaczej się czujemy tutaj niż w naszym kraju. No, to wpływa na dobre samopoczucie, chill out, dobre wibracje, które tutaj są. Naprawdę można i kreatywnie myśleć i odpocząć, także pewnie dlatego Filipiny. Zupełnie inna strona duchowa jest. Okay.
Słuchajcie, my wracamy po krótkiej przerwie, bo jak się okazało, jak zaczęliśmy nagrywać wywiad, to jest kolejna partia szachów, była kolejna runda, więc wróciliśmy teraz po kolejnej grze. No i kolejne pytanie dla Roberta, czyli jak się zaczęły twoje szachy na Filipinach? No, pierwszy raz jak przyjechałem na Filipiny w 2016 roku bodajże, szukałem klubu szachowego. Jako że no, szachami się interesuję, więc mówię, może tutaj. Znalazłem na wyspie Sikihor w Larenie, jednym z dwóch większych miast na wyspie. No i pierwszego dnia grałem z człowiekiem, który się opiekował klubem. Pamiętam wynik, wygrałem 26-13. To była sobota, poprosił mnie, czy bym nie mógł przyjechać następnego dnia. W niedzielę się nie udało. Powiedziałem, że będę w poniedziałek. Przyjeżdżam i są trzy osoby i ta osoba, z którą grałem. Jak się okazało, pierwszą osobą był nauczyciel muzyki, z którym wygrałem 3-1. Drugą osobą był policjant, z którym wygrałem 3-2. I z trzecią osobą, która siedziała, obserwowała, nic nie mówiła, przegrałem 6-0. Dostałem takie baty. Jak się okazało, to był jeden z kolegów z klubu tutaj, z Domagetes, z wyspy obok, jeden z lepszych szachistów. No, także było zderzenie z rzeczywistością, siłą filipińskich szachów. Ale Robert, powiedz mi, bo ja Ciebie znam, ja to wiem, ale wiem, że ten turniej, na którym tutaj jesteśmy dzisiaj w Domagetę, to nie jest jedyny turniej, na którym byłeś na Filipinach, bo były też inne turnieje. Pomijając już Domagetę, jeszcze jest duży turniej, który odwiedzasz w tym roku i powiedz mi coś więcej na ten temat. No to jest festiwal szachowy w mieście Bayawan na wyspie Negros. Jest połączony z obchodami miasta, także dwudniowa impreza. No, tam poznałem większą brać szachową tutaj z klubu z Domagetę, z klubu z Bayawan, będąc na takim turnieju pierwszy raz 3 lata temu. Zawarliśmy znajomość, która trwała przez cały czas, gdzie nie można było wyjeżdżać, także jesteśmy w kontakcie z klubami. Gramy czasami online. Piękna sprawa. Także przyjaźnie szachowe się utrzymują na długie lata. A powiedz mi właśnie, bo podejrzewam, że niektórzy z Was, którzy się interesują szachami, albo ewentualnie byliby na wakacjach na Filipinach i chcieliby na przykład sobie pójść na taki turniej. Czy są jakieś wymagania? Nie, absolutnie nie. Tutaj bardzo sympatycznie podchodzą. Każdy generalnie może brać udział, czy ma kategorię, czy nie ma. W większości to nie ma znaczenia. Jest bardzo dużo lokalnych turniejów na filipińskich stronach facebookowych. No, to jest u nich główny nośnik informacji, więc tam można szukać informacji o turnieju. No i słuchajcie, kolejne pytanie, czyli jak traktowany jest obcokrajowiec na takim turnieju szachowym? Bo to jest moim zdaniem ciekawostka, bo ludzie sobie nie zdają sprawy. Jeżeli oczywiście obcokrajowiec by przyjechał do Polski i poszedł na taki turniej szachowy albo na inny turniej, albo inny w ogóle turniej sportowy, to raczej nie byłoby żadnego takiego zaskoczenia. A tutaj jak to tutaj wygląda? No tutaj ciekawie, oni bardzo do tego podchodzą emocjonalnie. W tym turnieju, w którym teraz biorę udział, gra Norweg, mistrz międzynarodowy bodajże, 2203, jak widziałem ranking. Gra Koreańczyk jakiś, no i ja Polak biorę udział też w tym, także tutaj się śmieją, że się zrobił turniej międzynarodowy. Oficjalnie na otwarciu turnieju przywitali nas z imienia i nazwiska, musieliśmy się pokazać. Była prasa z Domagetę, porobili zdjęcia, przeprowadzili wywiady. Także no, to też na tych filipińskich stronach szachowych już jest dostępne. No to zawsze, słuchajcie, zawsze się z tego śmieję, bo rzeczywiście w takich miejscowościach, znaczy Domagetę jest miastem, ale na prowincji to zawsze cokolwiek obcokrajowiec robi, to zawsze jest traktowane tak trochę specjalnie, że to jest coś nowego. I tak samo jest na turniejach. Tak, no tak trochę zaskakująco, tak faktycznie można się poczuć dowartościowany. Dokładnie, tylko i wyłącznie przez kolor skóry, a nie umiejętności, więc ja w sumie żałuję, że też rano nie wstałem, nie przyjechałem tutaj na turniej, bo też bym był traktowany jako międzynarodowy zawodnik Rafał Baran, który gra w szachy, ale no, gra oczywiście na takim poziomie, można powiedzieć, bardzo, bardzo, bardzo amatorskim. Ja myślę, że dałbyś radę. No, w tej kategorii dzieci to na pewno tam bym kilka tych dziewczynek, mi się wydaje, ograł. Albo jeszcze bym, co gorsze, bym jeszcze przegrał. I to jest bardzo możliwe. No, szachy nie mają tutaj
Wiek no, dosyć nie ma istotnego wpływu. Jeżeli mamy silnie grających 10-latków, 15-latków, gdzie już laury międzynarodowe zdobywają. Nieraz się widzi, jak siedzi 10-12-latek z 50-60-latkiem i toczą zażarty bój na szachownicy. No i słuchajcie, właśnie, teraz przejdźmy jeszcze do kolejnego pytania do Roberta, dla Roberta. Jaki twoim zdaniem tutaj jest poziom szachowy w porównaniu do tego, co w Polsce? Jeżeli na przykład, w Toruniu byś poszedł na turniej szachowy, jacy zawodnicy by grali? Czy by na przykład było dużo wyższy poziom, czy porównywalny do tego, co tu jest na Filipinach? Wiecie co, no z mojego doświadczenia na filipińskich turniejach i z tego, co tutaj sporo grałem, no są silni zawodnicy. Myślę, że to też związek, że mają swojego przedstawiciela w top 10. Wesley So jest Filipińczykiem, aczkolwiek reprezentuje Stany Zjednoczone na chwilę obecną. Ale to też jest takim chyba motywem ciągnącym te szachy. Trenerzy wykonują dobrą pracę, bo grałem tutaj też z młodymi uczestnikami, ale prezentowali naprawdę wysoki, świetny poziom, dobre taktyczne myślenie, wynajdywali kombinacje. Trochę gorzej, jak tutaj widziałem, szło im w końcówkach pionowych, ale reszta naprawdę rewelacyjnie. Myślę, że więcej pracy, samozaparcia i naprawdę wyrosną następne talenty na miarę Wesleya. No i słuchajcie, i to chyba będzie jeszcze ostatnie pytanie, a mianowicie o ten turniej. No jak ci idzie? Jesteś po sześciu... Po sześciu rundach. No na chwilę obecną mam 4 z 6, no dwie partie zostały przegrane. Mamy w ogóle 101 zawodników, także z 50 szachownic. W trzeciej rundzie grałem z Adriano de la Cruz, no, zwycięzca turnieju z Bajawan sprzed 3 lat, jak się okazało, dalej jest tutaj gwiazdą w Dumaguete, najlepszy zawodnik, więc tam przegrałem, niestety zablokowałem sobie gońca. No i teraz przed chwilą też niestety poległem w kombinacji taktycznej, także 2 punkty straty. Przed nami ostatnia runda, no i mam nadzieję, że uda się 5-7, to byłby naprawdę niezły wynik. To super. Dobra, słuchajcie, my kończymy ten wywiad na ten moment. Wracamy do środka, bo będzie ostatnia runda. Tak, no jest. I później zobaczymy się jeszcze po tej ostatniej rundzie. Powiemy wam, na którym miejscu Robert skończył. Podejrzewam, że to będzie top 10? Może być ciężko. Może być ciężko. No zależy od tej ostatniej partii. To jest system szwajcarski, więc wygrana ewentualna może mnie wywindować, a przegrana może mnie nawet w dół ściągnąć na 40 miejsce. Okej, no to nic. Huśtawka. Powodzenia, widzimy się za chwilkę. Robert już poszedł się przygotowywać do ostatniej partii, a ja poszedłem sobie kupić jakąś wodę jeszcze dla Roberta, żeby coś zimnego było do picia. No więc teraz od tej ostatniej partii chyba wszystko zależy, tak jak zresztą wam tłumaczył, gdzie wyląduje. No a ja przy okazji jeszcze wam pokażę, gdzie jesteśmy, bo to jest takie akurat centrum sportowe tutaj naokoło. Tam, gdzie nie widzicie, jest taki park, to się nazywa Freedom Park, jeden z większych parków Dumaguete. Tam są organizowane różnego rodzaju festiwale co jakiś czas. A tutaj, co ciekawe, słuchajcie, za tym budynkiem jest bardzo duże boisko. Są też bieżnie do biegania i też jest bardzo duży olimpijski basen. Ale nie będę tam wchodził, bo nie wiem, czy to w ogóle... Znaczy, pewnie jest może otwarte, ale... No ale nie mam czasu za bardzo dzisiaj, żeby wam to pokazywać. Może kiedyś będzie okazja, jak tam będziemy, no to wam pokażę dokładnie. A ja tym razem wracam już na granie Roberta. No słuchajcie, jesteśmy po ostatniej grze, tak? Po ostatniej rundzie. Tak. Ostatnia runda. Niestety przegrana, czyli bilans totalny. Nie udało się. 4 wygrane i 3 przegrane. Tak, żadnych remisów nie było. No do połowy partia toczyła się dobrze, ale gdzieś później zgubiłem pozycję niestety. No i to się przełożyło na wynik ujemny. No, teraz tylko czekamy w zasadzie na ogłoszenie wyników, czyli dowiemy się, na którym miejscu Robert skończył. No a później zbieramy się na grilla koreańskiego, ale tego już chyba wam nie będę pokazywał. Zresztą zobaczymy. Czekamy na wyniki. We have a healthy point of 6.5. Isang draw lang to, walang talo. Diba? Ah, galing. Okay, the champion for this day's tournament. This
No więc słuchajcie, oficjalnie koniec turnieju. Robert zajął 31 miejsce w kategorii Open, czyli kategoria dla wszystkich. Koleś, który wygrał, naprawdę jest mistrzem, czempionem tutaj ogłoszonym. Wygrał wszystkie 7 partii. To co ciekawe, Norwek, który tutaj też startował, zajął 3 miejsce, bardzo, bardzo wysokie. Przegrał tylko jedno rozdanie razem z tym, powiedzmy, z tym czempionem, więc tutaj ciekawa sytuacja. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, mam nadzieję, że piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Roberta albo do mnie. Dziękuję Wam za wsparcie na Patronite, za komentarze, za wirtualną kawę, no i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie z Filipin, pa!